zestaw sugestii, które myślę, że Państwo sobie raczej po prostu przeczytacie. Jeszcze raz podkreślam, że przygotowanie jest kluczem do sukcesu, szczególnie w przypadku wywiadu, dlatego że wywiad jest niesłychanie skomplikowaną czynnością, bo obejmuje równoczesne wykonywanie kilku różnych czynności. I dlatego należy pamiętać o tym, żeby nie iść do tego wywiadu, tak jak wspomniałam na początku, bez zapoznania się z dokumentami. Tak, szanujemy czas respondenta i najpierw się zapoznajemy z tym, do czego mamy dostęp nawet na stronie internetowej urzędu, czy z łatwością znajdziemy w urzędzie gminy. Po przygotowaniu dopiero przystępujemy do wywiadu. Ubieramy się w sposób możliwie neutralny, tak? Czyli nie jakieś bejsbolówki z daszkiem do tyłu, tylko ubieramy się tak, żeby to była zachowana powaga sytuacji, bo ta osoba występuje w sytuacji oficjalnej, tak? W swojej oficjalnej roli. Bardzo profesjonalnie wygląda, kiedy mamy długopis i notes, a najlepiej notes w formacie A4. To zawsze robi dobre wrażenie, a poza tym łatwo się gromadzi notatki w ten sposób. Trzeba się zawsze przedstawić, powiedzieć, co się robi, dlaczego się wybrało tego respondenta. To jest chyba najbardziej ludzi frapuje, dlaczego ja, dlaczego akurat ze mną, a przecież w komisji to jeszcze tam jest ten i ten i ten. Więc Państwo wybieracie sobie tą jedną osobę i trzeba dobrze przemyśleć, dlaczego tą. I trzeba jej to szczerze powiedzieć, tak? Że na przykład uważa się, że ona się na tym najlepiej zna po prostu z całej tej komisji, albo że jest kluczową osobą, albo że ma taką opinię, że jest otwarta i chętna do kontaktu. Więc wszystkie argumenty są tutaj odpowiednie i w ten sposób na wstępie Państwo budujecie zaufanie do siebie, czyli nie przychodzicie, nie ściemniacie, tylko od razu przedstawiacie się i w otwarte karty z tą osobą gracie. W ten sposób ona nabiera zaufanie. Warto wziąć ze sobą materiały pomocnicze, na przykład mieć program albo inne dokumenty istotne, ale lepiej z nimi nie wyjeżdżać tak jawnie, tak nie rozkładać tego, prawda, że tu proszę bardzo, wszystko przeczytałem, wszystko wiem. Może się zdarzyć, że Państwo będziecie uzyskiwali wypowiedzi bogate na temat, o którym już wiecie, tak? Przeczytaliście ten program, wiecie, co tam jest. To też zachęcam do tego, żeby raczej delikatnie traktować taki potok informacji, który płynie od tej osoby, żeby nie hamować ich zbyt brutalnie, bo ta osoba wtedy poczuje się taka jakby no pomniejszona, tak? Ona chce o tym mówić, więc dajcie się wygadać, to potrwa, nie wiem, 5 minut. Jak wystarczy, że będziecie milczeć albo kiwać głową i wtedy ta osoba też zrozumie, że wy już ten program znacie. Natomiast nie należy jakoś nadmiernie powstrzymywać takie wypowiedzi. Niesłychanie istotne i ciągle będę to powtarzała, trzeba mieć w głowie schemat rozmowy. Czyli jak macie Państwo te wytyczne do wywiadu, one są w pewnych blokach. I przynajmniej te bloki trzeba znać na pamięć. Po prostu trzeba przed wejściem jeszcze raz na to spojrzeć, uświadomić sobie te pytania i mimo, że macie te pytania ze sobą, bo zachęcam do tego, żeby brać to ze sobą, nawet sobie odfajkować, także o to pytałem, o to już pytałem, to ten podstawowy schemat trzeba mieć w głowie. Dlaczego? Ja na przykład jak prowadzę wywiady, to bardzo często trudno jest mi, zwłaszcza przy skomplikowanych wytycznych, trudno jest mi powrócić do momentu, w którym już skończyłam. Także ten respondent pociągnął jakiś wątek, potem przeskoczył właśnie do pytania gdzieś tam końcowego, a ja go chcę potem zawrócić. I jeżeli ja tego nie mam w głowie, to na ogół gubię się szukając tego w odpowiednim miejscu. Więc jeżeli nie zapoznamy się wcześniej z tymi wytycznymi, nawet poprzez takie pamięciowe prawie przyswojenie, to będzie nam trudniej zachować taki swobodny tok rozmowy. Także bardzo do tego zachęcam. Trzeba też pamiętać o starannym doborze słów. Państwo macie pytania sformułowane w określony sposób. Jest niewykonalne zadanie ich dosłownie tak, jakie Państwo macie przedstawione. Na ogół będą one trochę modyfikowane w zależności od sytuacji, ale proszę pamiętać, że bardzo ważne jest użycie konkretnych sformułowań. Jeśli Państwo poruszacie się w takim obszarze delikatnym jak przeciwdziałanie alkoholizmowi czy narkomanii, to tutaj szczególnie warto pamiętać o tym, że są słowa, które mogą być bardzo kontrowersyjne, tak? Już nie mówię, że tam używanie słów typu pijak, prawda, czy patologia i tak dalej, to jest problem społeczny, więc bardzo trzeba ostrożnie, niewartościująco pewne sformułowania stosować. To, że oczywiście należy okazać rozmówcy zainteresowanie i rodzaj szacunku dla jego wiedzy, to wydaje mi się oczywiste, ale też warto może o tym przypomnieć. I tak jak mówię, trzeba pamiętać o tym, że to tutaj główną gwiazdą jest nasz respondent. Znajomość tego schematu rozmowy ułatwi Państwu te dwie podstawowe czynności, czyli z jednej strony kierowanie rozmowy na tory tych zagadnień, które nas interesują, a niekoniecznie tam, gdzie nam respondent popłynie, czyli takie delikatne zawracanie na te tory, i pogłębianie wypowiedzi tam, gdzie nie mamy takiego satysfakcjonującego poziomu wiedzy. Jeżeli o czymś zaczął mówić respondent, a my chcemy jeszcze czegoś więcej się dowiedzieć, to możemy dopytywać i mając w głowie cały czas schemat tego wywiadu, nie pogubimy się wtedy. Jeśli chodzi o rejestrowanie wywiadu, to jest rzecz bardzo kontrowersyjna. Z doświadczenia powiem, że urzędnicy nie cierpią nagrywania, nie cierpią.
Mało tego, i ja naprawdę na palcach jednej ręki policzę wywiady z urzędnikami, które udało się nagrać. Nawet jeśli chodzi o badania naukowe, są niesłychanie wrażliwi na tym punkcie, czują się od razu oceniani, boją się, że gdzieś to ich szef odsłucha potem. A drugi ważny aspekt jest taki, że bardzo często mamy do czynienia współcześnie z ukrytym nagrywaniem. I to jest też coś, co bierzcie Państwo pod uwagę, że na przykład członkowie komisji mogą się bać, że Państwo macie w kieszeni po prostu, nie wiem, telefon komórkowy z włączonym nagrywaniem. Jest też taka pokusa, bo oczywiście łatwiej by było nagrać sobie to, ale absolutnie podstawową taką normą w badaniach społecznych jest to, że wymagana jest świadoma zgoda zarówno na udział w badaniu, jak i na nagrywanie. Czyli nie możemy nikogo nagrywać bez jego zgody. Jeśli chodzi o wydarzenia te publiczne, otwarte, to jest troszkę inaczej i o tym jeszcze będę mówiła, natomiast tutaj nagrywanie jest raczej, wydaje mi się, niemożliwe. W większości przypadków Państwu się to nie uda i ja bym zachęcała do tego, żeby nawet nie próbować, bo może to od razu troszeczkę takie nastawienie nieufne zrodzić. Natomiast bardzo wskazane jest robienie notatek w czasie wywiadu i podstawowy problem przy robieniu notatek polega na tym, że jak zrobimy notatki, zwłaszcza jeśli ktoś ma taki nawyk, że pisze gęsto, na przykład kratka w kratkę, to jak zamkną się drzwi za pomieszczeniem, gdzie robiliście Państwo wywiad, będziecie mieli taką pokusę, żeby jeszcze coś dopisać, bo zaraz zapomnę, on jeszcze w tym miejscu coś powiedział, ja nie zdążyłam zapisać. Piszcie luźno, bo taka sytuacja będzie nagminna, że po zrobieniu wywiadu będziecie chcieli jeszcze dopisywać, więc zachęcam do tego, żeby taką przestrzeń w notatkach sobie zostawić. I oczywiście należy pamiętać o tym, że generalnie w wypowiedziach, które Państwo uzyskacie od swoich rozmówców, będzie bardzo silny wpływ tak zwanej poprawności politycznej, czyli oni będą występować w konkretnej oficjalnej roli i oczywiście zadaniem sprytnego badacza jest to, żeby tą rolę możliwie rozmiękczyć, znaczy żeby uzyskać informacje niekoniecznie formalne, bo akurat w tym temacie mogą one być najciekawsze. Tak jak mówiłam, wywiad jest szczególnie trudną techniką badawczą, ponieważ jednocześnie musimy kilka różnych czynności wykonywać. Jakich na przykład? Myśleć. Myśleć to nie tylko przy wywiadzie. Dokładnie. Tak jest, czyli trzeba trzymać rękę na pulsie i co najmniej cztery czynności. Pierwsze to jest to uważne słuchanie. Obserwowanie, tak jak Pan mówi, notowanie, co już bardzo wytrąca z rytmu i najgorsze z wszystkiego to jest podtrzymywanie rozmowy. Dlatego, że jak już bardzo uważnie słuchamy i notujemy, to nagle zapada taka cisza, my notujemy, a on patrzy wyczekująco. Tak więc to jest strasznie trudne i trzeba być bardzo elastycznym i też umieć się zachowywać swobodnie w tej sytuacji. A czy jak widzicie się dwie osoby, to jest taka nierówna sytuacja? Jest nierówna sytuacja i dlatego, jeżeli Państwo będziecie chodzili we dwójkę na wywiady, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że jeden notuje wtedy, a drugi tylko gada. Jak chodzicie Państwo we dwójkę, to przedstawiajcie zawsze drugą osobę jako asystenta. Że ja jestem badaczem, to jest mój asystent, on tylko notuje, tak? Ja rozmawiam, ja zadaję pytania. Nierówna sytuacja wytworzy się wtedy, kiedy dwie osoby będą jednocześnie... Ale to się nie uda, bo wszyscy nas znają. Możecie Państwo powiedzieć, tak, jeśli nawet się znamy osobiście z tymi respondentami, można powiedzieć, że ja będę rozmawiał, tak, a Pani Kowalska tutaj będzie notowała, bo właśnie dlatego jesteśmy we dwoje, tak, że jedna osoba będzie notowała, bo, a ja będę spokojnie sobie z Panią rozmawiać, nie będę. Nie było krzyżowego ognia pytań. Tak, ale też ta druga osoba jest pomocna, dlatego że na przykład łatwiej Państwu będzie utrzymać kontakt wzrokowy, jeśli jedna osoba będzie tylko odpowiedzialna za sporządzenie tej notatki. I też warto powiedzieć, że chcemy tutaj robić te notatki, niektórzy mogą się nawet notatek bać, chcemy robić notatki, dlatego że każde słowo dla nas jest ważne, wszystko co Pan mówi jest dla nas ważne, zgodnie z prawdą, tak? Nie chcemy, żeby nam cokolwiek umknęło. Podaję taką ściągawkę, to jest taka klasyczna ściągawka dla psychologów głównie, techniki aktywnego słuchania. To jest banalne, ale o tym się bardzo często zapomina. Aktywne słuchanie może zastępować zadawanie pytań. Jak Państwo będziecie dobrymi słuchaczami, to ta norma 90% czasu, kiedy mówi respondent, będzie łatwa do osiągnięcia. Bo wystarczy, że będziecie po prostu słuchać z zaciekawieniem. I teraz jak okazać to zaciekawienie? Najbardziej podstawowa sprawa to jest kontakt wzrokowy. Czyli jak rozmawiamy z tą osobą i dlatego właśnie to robienie notatek jest tutaj kłopotliwe. Patrzymy na tę osobę, wysłuchujemy tego, co ona mówi, a piszemy bezwzrokowo sobie wtedy, tak? Albo przez pomocnika. Ciało zwrócone w kierunku rozmówcy. Na ogół jest to naturalne, ale są osoby, które tak onieśmiela sytuacja wywiadu, że odruchowo jakieś mają takie zwroty i tak samo uciekają wzrokiem, więc to jest trudne. Z drugiej strony to jest też sposób na wygaszenie rozmowy, tak?
ruch głowy, czyli wszelkiego rodzaju potakiwanie, też nie zakłóca toku rozmowy, a widać, jeżeli jest utrzymany kontakt wzrokowy, że Państwo słuchacie aktywnie. No i oczywiście jest szereg takich zwrotów podtrzymujących kontakt, tylko to należy stosować też z wyczuciem i nie na siłę, czyli wszelkiego rodzaju pomruki, aha, To jest ważne, zwłaszcza jeśli wypowiedź jest długa i Państwo nie chcecie przerywać, to wystarczy czasem i jedziemy dalej. I są takie dwie techniki, które bardzo pomagają tam, gdzie Państwo chcecie pogłębić. Czyli jeżeli macie poczucie, że w tym pytaniu jeszcze coś jest, jeszcze czujecie, że ta osoba jeszcze by Wam mogła więcej powiedzieć, to są takie dwie techniki. Jedna to jest technika parafrazy albo powtórzenia i ona polega na tym, że Państwo nie musicie zadawać pytań dodatkowych. Wystarczy, że powtórzycie swoimi słowami ostatnie zdanie. I tutaj podałam kilka takich przykładowych zwrotów, czyli coś tam, tak? To znaczy, i też można to jakoś inaczej powiedzieć, mówi Pani, że coś tam. Jeśli dobrze rozumiem, tego typu techniki powtórzenia ostatniej informacji i potem ten respondent z kolei znowu zabiera głos i ciągnie dalej ten temat, który mu jeszcze tutaj podsuwamy. Tu warto pamiętać, że się nie pytać, a dlaczego. Też zależy od sytuacji, ale... Ale to pytanie, a dlaczego to jest bardzo... Ma Pani złe doświadczenie. Ja o tym wiem. Jest to najciekawsze pytanie z drugiej strony, prawda? Ale no, czy o każdą rzecz można w tym sensie dopytać, nie używając słowa dlaczego i się dużo rzeczy mija w emocjach. Właśnie. Czyli też takie te techniki aktywnego słuchania też mogą w tym pomóc. Chcemy zapytać, a dlaczego? Może wystarczy, że pokiwamy głową albo powiemy, czyli coś tam, tak? I ta osoba będzie to rozumiała. A dlaczego? Zamiast dlaczego, no nie zrozumiałam czegoś, tak? Też mogę powiedzieć. I już jestem w ogóle nie no właśnie. Można też przyznać, że pogubiłam się, tak? Tu dużo tak. Pani jest ekspertem, tak. Tu, a ja się trochę pogubię, czy to o to chodzi. Tak. I wtedy ta osoba pogłębi bez zadawania takiego pytania, które rzeczywiście jest na pewno dla niektórych emocjonalnie obciążające. Takie trochę jak na przesłuchaniu właśnie, żeby jeszcze o motywach jeszcze zacząć. Czyli taka technika parafrazy czy powtórzenia, a druga to jest technika wyjaśnienia, jeżeli właśnie chcemy, żeby nam respondent jeszcze wyjaśnił dokładniej, co tutaj miał na